Dzień dobry, witam Was serdecznie w filmie poświęconym pomiarom mocy w obwodach prądu przemiennego. Dzisiaj będzie więc mowa o mocy czynnej, biernej i pozornej. W szczególności skupię się na mocy biernej, gdyż jest to ta moc charakterystyczna dla obwodów prądu przemiennego, a nie występująca w obwodach prądu stałego. Pokażę Wam na konkretnych przykładach pomiarowych, na odbiorniku o charakterze indukcyjnym. Dlaczego ta moc w ogóle występuje? Dotkniemy więc, jakby, setna sprawy od strony pomiarowej, obserwując i analizując napięcia i prądy w obwodzie sinusoid prądu sinusoidalnie e, zmiennego. E, po tym filmie będziecie wiedzieć, czym ta moc jest oraz jak ją interpretować oraz e, jakie konsekwencje dla nas jako użytkowników. Czy odbiorców energii elektrycznej ma występowanie tej mocy przy prądzie przemiennym, oraz jakie konsekwencje ma to również dla wytwórców i dystrybutorów energii elektrycznej? Pokażę Wam również konkretne układy pomiarowe i powiem, jak różne rodzaje mocy czynną, bierną, pozorną mierzyć w przypadku obwodu jednofazowego. Scenariusz tego filmu jest następujący. Na początku krótko odniosę się do pomiarów mocy w obwodach prądu stałego, następnie na przykładzie odbiornika o charakterze indukcyjnym pokażę Wam, jakie zależności występują pomiędzy prądami i napięciami w obwodzie i jakie ma to konsekwencje dla poboru energii elektrycznej. To rozważanie w konsekwencji doprowadzi nas do definicji. Tych trzech rodzajów mocy, o których już y, wspominałem. Zapraszam na film. Poprzedniego filmu wiemy już, że dla prądu stałego sprawa jest dosyć prosta, gdyż występuje tu jedynie moc czynna, wyrażona jako iloczyn wartości prądu i napięcia. Wystarczy więc zmierzyć te wielkości amperomierzem i woltomierzem, i wymnożyć ze sobą, ewentualnie można użyć watomierza dla prądu stałego. Wiemy również, że przy prądzie stałym w obwodzie występuje wyłącznie rezystancja a cała energia elektryczna jest zamieniana na ciepło zgodnie z prawem Dula-Lensa. Wynika z niego, że mamy do czynienia z odbiornikami typu grzałka, żarówka i tym podobne, w których proces przemiany energii w ciepło jest jednokierunkowy. Energii tej nie da się odzyskać. Jak to wygląda przy prądzie sinusoidalnie zmiennym? Wzór na moc chwilową nadal obowiązuje. Jednak w tym przypadku wartości napięcia i prądu zmieniają się w czasie z częstotliwością 50 Hz. W obwodzie objawiają się dodatkowe elementy indukcyjność i pojemność co dla naszej analizy będzie miało istotne konsekwencje. Zobaczmy przebiegi czasowe: napięcia, prądu i mocy chwilowej. Moc chwilowa, rozumiana jako U razy I. Zmienia się synchronicznie ze zmianami napięcia i prądu w obwodzie. Jeżeli prąd i napięcie są we fazie, to moc chwilowa zawsze jest dodatnia, a wartość średnia mocy większa od zera. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku odbiorników rezystancyjnych typu żarówka czy grzałka. Tu wciąż jesteśmy blisko analogii do prądu stałego. Jeżeli między prądem a napięciem występuje przesunięcie fazowe, dajmy na to pi trzecich radianów, to z iloczynu wartości chwilowych napięcia i prądu wynika, że część mocy jest oddawana do sieci. To jest zielony obszar na rysunku. Średnia moc reprezentowana przez linię przerywaną jest mniejsza niż poprzednio. W skrajnym przypadku dla obciążenia o charakterze np. czysto indukcyjnym Przesunięcie między prądem a napięciem może wynieść pi drugich radianów, skąd przebieg zmian mocy jest symetryczny względem zera. Wynika stąd, że odbiornik taki nie pobiera żadnej mocy czynnej, gdyż średnio jest ona równa zero. Z podobną sytuacją mamy do czynienia dla odbiornika czysto pojemnościowego, lecz fazy są wtedy odwrócone. Obserwacja ta na pierwszy rzut oka może być zaskakująca, dla prądu przemiennego odbiornik może oddawać część energii do sieci lub nie pobierać jej wcale. Zapamiętajmy to. Skoro moc chwilowa ciągle się zmienia, to w jaki sposób ją mierzyć? Czy jest jakaś, może, średnia miara mocy w takim układzie? Otóż przypominam z poprzedniego filmu, że przy obwodach prądu przemiennego nie interesują nas chwilowe wartości napięć, prądów, mocy. Interesuje nas średni skutek, jaki ten prąd wywołuje w obwodzie. Stąd przy prądzie przemiennym często posługujemy się wartościami skutecznymi. Jeżeli przegapiliście poprzedni odcinek i definicję wartości skutecznej, to zachęcam Was teraz zobaczyć sobie ten film. Ale wracając do tego obwodu, jak zatem mierzyć moc czynną, bierną i w konsekwencji pozorną? żeby to zrozumieć musimy wykonać pewien wysiłek intelektualny od strony teoretycznej ale zaręczam wam że jest to warte zrobienia dlatego że na końcu tej drogi moc w obwodach prądu przemiennego nie będzie miała dla was tajemnic w obwodach prądu stałego sytuacja była dosyć prosta mieliśmy do czynienia tylko z elementami rezystancyjnymi bo można powiedzieć, że jakby prąd stały nie widzi indukcyjności ani pojemności. W związku z tym, pomiar mocy sprowadzał się do pomiaru mocy czynnej jako napięcie razy prąd. W przypadku obwodów prądu przemiennego, sinusoidalnie zmiennego, takiego jak mamy w gniazdku, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że taki obwód reprezentuje już kombinację połączeń elementów rezystancyjnych indukcyjnych. I pojemnościowych. Elementy indukcyjne, najpowszechniej występujące, to takie jak transformatory, silniki i tym podobne. Natomiast elementy o charakterze pojemnościowym to choćby zasilacze do naszych komputerów czy też innych urządzeń elektrycznych. Pamiętajmy również, że z punktu widzenia fizycznego indukcyjność i pojemność to magazyny energii. Cewka magazynuje energię w polu magnetycznym, natomiast kondensator w polu elektrycznym. Ta wiedza przyda nam się za chwilę. Teraz zróbmy prosty eksperyment i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jesteśmy przy stanowisku do pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego, jednofazowego. Jest tutaj zbudowany taki model sieci trzyprzewodowej. Gdzie studenci wpinają się z różnymi przyrządami, mierząc właśnie różne rodzaje mocy. O tych przyrządach i połączeniach powiem później, natomiast teraz zerknijmy na obciążenie, na nasz odbiornik. Mam tutaj we wspólnej obudowie połączone elementy o charakterze rezystancyjnym, czyli żarówkę oraz o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, czyli takie dławiki. Dla prądu stałego taki dławik reprezentuje tylko rezystancję, czystą rezystancję. Gdybym podłączył tutaj napięcie stałe o wartości 230 V, a więc odpowiadające napięciu sieci, no to z punktu widzenia prądu stałego byłby to odbiornik rezystancyjny, energia dostarczona byłaby zamieniona w ciepło. No, to zobaczmy, ile tego ciepła by się tutaj wydzieliło. Ja zmierzę teraz rezystancję tych dławików, które mam. Zobaczmy. Dostaję wynik 15,3 OM. Ja sobie to wcześniej dokładnie zmierzyłem. Taką rezystancję. Mają te dławiki. Gdybym podłączył tutaj napięcie stałe o wartości 230 V, to wydzieliłoby się prawie 3,5 kW mocy, tak można powiedzieć. Czyli prawdopodobnie ten dławik poszedłby z dymem, mówiąc krótko. A jednak, jeżeli podłączam go pod napięcie sinusoidalnie zmienne o takiej samej wartości skutecznej jak Napięcie stałe, o którym przed chwilą mówiłem, to nic złego się nie dzieje. Dlaczego? Popatrzmy, że tak rzeczywiście jest. Ustawiłem sobie tutaj napięcie 230 V. Widać to na tym voltomierzu, a może jeszcze lepiej będzie to widać na takim watomierzu uniwersalnym, elektronicznym, który mierzy również napięcie i prąd. Mamy prawie 230 V. Włączę odbiornik o charakterze indukcyjnym. Zaczyna płynąć jakiś prąd, ale popatrzcie, ten prąd jest mały to jest pół ampera. Widać to również na tym amperomierzu. A więc musi tutaj występować oprócz rezystancji jakiś dodatkowy opór. Który ogranicza wartość prądu. Muszą tutaj występować jakieś dodatkowe zjawiska, których nie da się wytłumaczyć na gruncie prądu stałego i tylko i wyłącznie rezystancji. Aby to sobie wytłumaczyć, wróćmy do tablicy. Element o charakterze indukcyjnym można przedstawić w postaci szeregowego połączenia rezystancji i indukcyjności. Jeżeli układ ten zasilimy prądem sinusoidalnie zmiennym, to przez obydwa elementy będzie płynął prąd I, wywołując na każdym z nich napięcie UR na rezystancji i UL na indukcyjności. Załóżmy, że prąd ma amplitudę IM i pulsację omega, która dla częstotliwości napięcia sieci 50 Hz wynosi oczywiście 314 radianów na sekundę. Do policzenia mocy chwilowej potrzebujemy znać wartość napięcia U, które jest sumą napięcia UR i UL. Policzmy zatem, ile wynoszą napięcia składowe na poszczególnych elementach. Dla rezystora obowiązuje prawo OMA, a zatem UR równa się R razy IM razy sinus omega T. Zwróćmy uwagę, że napięcie to ma taką samą postać jak prąd, a różni się jedynie wartością amplitudy. W szczególności faza napięcia jest taka sama jak faza prądu. Dla indukcyjności nie możemy zastosować prawa OMA. Ale z fizyki wiemy, że związek między prądem i napięciem opisuje zależność UL równa się L razy pochodna prądu DI po DT, gdzie L to indukcyjność cewki. Przebieg napięcia jest więc miarą szybkości zmian prądu w cewce. Skoro tak, to UL równa się omega razy L razy im razy cosinus omega t, gdyż pochodną funkcji sinus jest właśnie cosinus. Ale ze związku między funkcjami trygonometrycznymi wiemy, że cosinus to przesunięty w fazie sinus. Możemy więc dalej zapisać, że napięcie na cewce równa się omega razy L razy IM razy sinus omega T plus pi drugich. I tu zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, które doprowadzą nas za chwilę do wzoru, a w konsekwencji do sposobu pomiaru mocy prądu zmiennego. Otóż widzimy, że napięcie na indukcyjności jest przesunięte w fazie o kąt równy pi drugich względem prądu. Po drugie, nigdzie w tym wyrażeniu nie ma oporu czynnego r, zamiast niego występuje wyrażenie omega razy l. Przez analogię do rezystancji wyrażenie to będziemy utożsamiać z oporem, ale tak zwanym oporem biernym i będziemy nazywać reaktancją oznaczaną literą X. To jest ten dodatkowy opór, o którym mówiłem wcześniej, a który występuje tylko przy prądzie zmiennym. Ta wiedza przyda nam się za chwilę. Ponieważ do obliczenia mocy chwilowej potrzebujemy napięcia U, to dodajmy do siebie napięcia składowe UR i UL. Można to robić analitycznie, można to robić graficznie na przebiegach czasowych, ale nie jest to łatwe ani wygodne. Dlatego przy analizie obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego używa się wektorów, które reprezentują odpowiednie sinusoidy. Wektory te mają długość, czyli moduł, Równy wartościom skutecznym i wirują w układzie współrzędnych z prędkością kątową omega T w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli o tym nie słyszeliście, przyjmijcie to jako dogmat i zaufajcie mi, że tak jest, bo bez tego założenia dalsza analiza nie będzie możliwa. Zobaczmy, jak wyglądają prądy i napięcia w analizowanym obwodzie na wykresie wektorowym. Przyjęliśmy, że prąd ma fazę początkową równą 0. Możemy więc wrysować go na osi X układów współrzędnych. Obliczyliśmy również, że napięcie na rezystorze jest we fazie z prądem. Rysujemy więc to napięcie, tak samo jak prąd, a jego wartość skuteczna wynosi oczywiście r razy i skuteczne. Napięcie na cewce jest jednak przesunięte o pi drugich względem prądu, czyli wektor je reprezentujący. Rysujemy obrócony o kąt 90 stopni względem prądu. Wartość skuteczna tego napięcia i jednocześnie długość wektora wynosi omega razy L razy i, czyli w skrócie X razy i skuteczne. Jesteście ze mną. Jestem pewny, że tak i podążacie za tym tokiem rozumowania, bo on za chwilę doprowadzi nas do upragnionych definicji mocy czynnej biernej i pozornej przy prądzie przemiennym. Jako przerywnik od tych rozważań na tablicy powiem wam, że zawsze miałem problem z zapamiętaniem relacji fazowych pomiędzy prądem a napięciem przy cewce i kondensatorze. Nigdy jakoś nie potrafiłem zapamiętać, gdzie napięcie wyprzedza prąd i odwrotnie, ale w technikum nauczono mnie jednej regułki, którą sobie przyswoiłem i ostatnio sobie przypomniałem, a mianowicie takiej, że w cewce na naprzedzie napięcie jedzie. Łatwo zapamiętać tą regułkę, no i dzięki temu również to, że zawsze na indukcyjności napięcie wyprzedza prąd. Wróćmy do praktyki i zobaczmy teraz w tym układzie, który tutaj mam na stole, że rzeczywiście dla elementu indukcyjnego Napięcie wyprzedza prąd. Że nie są to jakieś tylko czyste rozważania teoretyczno-matematyczne, ale fizycznie w, w układzie takie relacje występują, że jest to prawda dla elementu indukcyjnego. Popatrzmy zatem na oscyloskop. Podłączyłem do mojego układu oscyloskop w taki sposób, aby na jednym kanale obserwować napięcie na odbiorniku, a na drugim kanale. Prąd przez niego e, płynący. E, w tej chwili mamy napięcie na ekranie. To nie jest idealny sinus. E, w tej chwili nie będę mówił, dlaczego tak jest. Po drodze mamy jeszcze transformator separujący i tak dalej, e, ale nie o to nam w tym momencie chodzi. To jest napięcie zasilające. Jeżeli teraz włączę odbiornik o charakterze indukcyjnym, to e, na drugim kanale, na tym żółtym. Pojawi się kształt prądu płynącego w obwodzie. I popatrzcie, rzeczywiście występuje tutaj przesunięcie fazowe, o którym przed chwilą mówiłem. Czyli nie jest to tylko jakaś idea matematyczna, pozwalająca nam analizować te obwody, ale rzeczywiście fizycznie odbiornik o charakterze indukcyjnym powoduje przesunięcie fazowe między napięciem a prądem i widać wyraźnie, że napięcie wyprzedza prąd o pewien kąt. Nie jest to w tej chwili idealnie pi drugich, ponieważ to jest układ rzeczywisty, ale rzeczywiście te relacje fazowe tutaj występują. Jeżeli dla porównania włączę odbiornik o charakterze czysto rezystancyjnym, czyli żarówkę, to proszę zobaczyć, że napięcie i prąd są we fazie. A więc znowu mamy potwierdzenie teorii. Tu obowiązuje tylko prawo OMA, u razy i, prawda? Natomiast w przypadku indukcyjności. Mamy taką sytuację. Napięcie UL łączymy z występowaniem indukcyjności w obwodzie prądu zmiennego, a jego wartość zależy od wartości reprezentującego go oporu biernego X równego omega razy L. Z tym nie mieliśmy do czynienia przy prądzie stałym, gdyż wtedy indukcyjność nie występuje, a cewka dla prądu stałego to tylko rezystor. Ponieważ interesujące nas napięcie U jest sumą napięcia UR i UL, to stosując prostą geometrię możemy dodać do siebie wektory napięcia. Otrzymujemy wypadkowy wektor U, reprezentujący napięcie w obwodzie. Z analizy tego rysunku płynie bardzo ważny wniosek dla pomiaru mocy. Napięcie na elemencie o charakterze indukcyjnym wyprzedza prąd o kąt φ. Wielkości te nie są więc we fazie. Jeżeli teraz policzyłbym moc czynną jako U-skuteczne razy i-skuteczne, to nie byłoby to poprawne. Przecież moc czynna jest związana z wydzielaniem ciepła na elemencie rezystancyjnym. Natomiast tutaj nasze napięcie jest sumą geometryczną dwóch napięć, na rezystorze i na indukcyjności i jest przesunięte w fazie względem prądu. A więc takie podejście wydaje się niesłuszne, bo moc czynna jest tylko jakąś częścią całkowitej mocy, która występuje w tym obwodzie, no i należy do jej obliczenia zastosować chyba jakiś inny wzór niż proste u razy i. Co to są za inne moce w tym układzie? Jak ta energia tutaj jest wykorzystywana przez element typu rezystancyjno-indukcyjnego? Zobaczmy. Przyjrzyjmy się bliżej trójkątowi napięcia. Przeciwprostokątna w tym trójkącie reprezentuje napięcie U, a długość tego wektora, jak było powiedziane wcześniej, jest równa wartości skutecznej. Korzystając z zależności dla trójkąta prostokątnego, napięcie UR, Możemy wyrazić jako u skuteczne razy cosinus fi, a napięcie UL jako u skuteczne razy sinus fi. Widzimy więc, że napięcia te są cząstkowymi składowymi napięcia U w stosunku jaki określają to wartości funkcji trygonometrycznych cosinus i sinus fi. Pomnóżmy teraz te wartości przez wartość skuteczną prądu, czyli zrealizujmy definicję mocy U razy I w ten sposób otrzymujemy trójkąt mocy dla prądu sinusoidalnie zmiennego. Składowa wzdłuż osi X, tam gdzie było napięcie na rezystorze, reprezentuje nam moc czynną, tę moc, którą już dobrze znamy z obwodów prądu stałego. Jednak teraz wyraża się ona innym wzorem. Jest to iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu i cosinusa kąta φ, czyli przesunięcia fazowego między tymi wielkościami. Do tego kosinusa, nazywanego współczynnikiem mocy, za chwilę wrócę, ale najpierw zobaczmy, co otrzymujemy na pozostałych bokach trójkąta. Druga przyprostokątna wzdłuż osi Y, czyli tam, gdzie było napięcie na cewce, wynosi teraz U razy I skuteczne razy sinus kąta Φ i jest związana z mocą elementu czysto indukcyjnego. Jednak nie ma ona nic wspólnego z mocą czynną i wytwarzaniem ciepła. Można powiedzieć, że jest to moc związana z energią zmagazynowaną w polu magnetycznym cewki. A ponieważ nie jest tu wykonywana żadna praca, to moc tę będziemy nazywać mocą bierną. Jej jednostką jest volt-amper reaktywny, czyli w skrócie VAR. Z kolei, przeciwprostokątna, która reprezentowała nam napięcie U, wynosi teraz U razy i skuteczne. I iloczyn ten będziemy nazywać mocą pozorną wyrażoną w volt-amperach. Moc ta jest sumą geometryczną mocy czynnej i biernej. Z analizy trójkąta mocy oraz przebiegów czasowych dla cewki wynika bardzo ważny wniosek. Moc chwilowa przedziałami ma wartość ujemną, co oznacza, że energia elektryczna jest zwracana do sieci. A więc zupełnie inaczej niż w przypadku prądu stałego, gdzie energia była w całości zamieniana w ciepło. Tutaj tylko część energii, w proporcji określonej przez współczynnik mocy cosinus fi i moc czynną, jest wykorzystywana. Pozostała energia pola magnetycznego cewki jest cyklicznie magazynowana i oddawana do sieci. Z użytkowego punktu widzenia nie wykonuje ona żadnej pracy. A jedynie obciąża sieć elektroenergetyczną. Dlatego moc bierna jest tak nielubiana przez wytwórców i dostawców energii. Odbiorcy indywidualni nie płacą w ogóle za moc bierną. Nasze liczniki energii zliczają przecież tylko energię czynną. Inaczej jest w przypadku dużych odbiorców energii. Przy zbyt małej wartości współczynnika mocy, duże zakłady produkcyjne są zobowiązane do płacenia za moc bierną lub do jej kompensacji, ale to już temat na inny film. Wróćmy do trójkąta mocy. Na skutek obecności w obwodzie elementu indukcyjnego występuje tu napięcie UL oraz moc bierna. Gdyby tego elementu nie było, czyli gdybym zamiast cewki podłączył do napięcia żarówkę, Czyli element czysto rezystancyjny, to trójkąt zredukowałby się do pary wektorów napięcia i prądu, które byłyby we fazie. Kąt Φ wynosiłby wtedy 0, a cosinus Φ 1, czyli otrzymalibyśmy wzór na moc po prostu U razy i skuteczne, a energia byłaby w pełni wykorzystywana. W drugim skrajnym przypadku, gdyby w obwodzie nie było rezystancji, a jedynie czysta indukcyjność to napięcie wyprzedzałoby prąd o kąt φ równy π 2 Moc czynna wynosiłaby 0, gdyż cosinus z π jest równy 0, za to moc bierna wynosiłaby u razy i skuteczne i miałaby znak dodatni. Całą powyższą analizę można wykonać dla odbiornika o charakterze pojemnościowym, dla którego prąd jest proporcjonalny do iloczynu pojemności i pochodnej napięcia. Ja już robił tego nie będę. Powiem tylko, że dla kondensatora inne są zależności fazowe między prądem a napięciem, i w tym przypadku napięcie opóźnia się za prądem o kąt fi e, równy minus pi drugich. Idealny kondensator, podobnie jak idealna cewka, nie pobiera mocy czynnej, a jedynie moc bierną pojemnościową, która ma wartość ujemną. Prześledźmy przebiegi czasowe i zmiany w trójkącie mocy na animacji dla różnych wartości kąta Φ. Zaczynamy od odbiornika o charakterze czysto rezystancyjnym. Prąd i napięcie są we fazie, nie ma mocy biernej, a cała energia jest wykorzystywana, gdyż cosinus Φ wynosi 1. Stopniowo zwiększając kąt przesunięcia fazowego do wartości pi 2 widzimy, że pojawia się moc bierna. Część energii jest zwracana do sieci, by w skrajnym przypadku odbiornika czysto indukcyjnego w ogóle nie pobierać mocy czynnej. Zmniejszając powrotem kąt i zmieniając jego znak, otrzymujemy odbiornik o charakterze pojemnościowym. Moc bierna przyjmuje wartości ujemne. W skrajnym przypadku dla fi równego minus pi 2 Energia elektryczna jest cyklicznie magazynowana w polu elektrycznym kondensatora i oddawana do sieci. Nie płacimy za moc czynną, gdyż nasz licznik energii przestaje ją zliczać. Pozostaje jeszcze pytanie: co z mocą pozorną? Dlaczego jest ona dla nas ważna, i często moc silników, transformatorów i innych urządzeń jest przez producenta podawana właśnie w volt-amperach? Jak już wiemy, moc czynna może być tylko ułamkiem całkowitej mocy ze względu na występowanie mocy biernej. A więc określanie mocy urządzenia tylko przez moc czynną nie byłoby rozsądne. Moc pozorna, będąca geometryczną sumą mocy czynnej i biernej, jest tutaj lepszym rozwiązaniem, ponieważ wynosi ona u razy i, bez żadnego współczynnika w stylu cosinus czy sinus fi. Jej wartość określa swego rodzaju górne ograniczenie na moc urządzenia ze względu na jego wytrzymałość prądową, cieplną, czy też wytrzymałość izolacji. Nie zdziwcie się więc, że moc transformatora jest podawana w amperach. Jak zatem mierzyć moc czynną, bierną i pozorną? Z trójkąta mocy wiemy, że wystarczy tak naprawdę zmierzyć dwie moce, a trzecią można obliczyć, dlatego, że jest między nimi prosta zależność geometryczna. I tak też się w praktyce robi. Wystarczy zmierzyć moc pozorną u razy i skuteczne, a więc muszę w obwodzie mieć amperomierz i woltomierz do pomiaru właśnie tych wielkości oraz watomierzem dla prądu przemiennego zmierzyć moc czynną. Jeżeli znam moc czynną i znam moc pozorną, mogę wyznaczyć moc bierną. To jest klasyczna metoda techniczna pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego jednofazowego. Zwróćmy uwagę, że tracimy tutaj informację o charakterze mocy biernej, dlatego że nie wiem, jakie jest przesunięcie fazowe, czy jest ono dodatnie, czy jest ono Ujemne, jakby wyznaczam po prostu moduły tych mocy. Żeby poznać czy dowiedzieć się, jaki charakter ma odbiornik, musiałbym tutaj dodatkowo użyć albo miernika cosinusa phi, są takie mierniki, albo zastosować taki watomierz elektroniczny, który mierzy prądy, napięcia, przesunięcia fazowe i dzięki temu. Wyświetla również wartości mocy biernej i pozornej z dokładnością do znaku, a więc dzięki takiemu pomiarowi, takim przyrządem uniwersalnym, dowiedziałbym się, jaki charakter ma mój badany odbiornik. Zrobię teraz dla Was proste pomiary. Pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku mojego odbiornika. Będzie to tylko taki krótki przykład pomiarowy. Natomiast o więcej przykładów pomiarowych dla różnych odbiorników zrobię w innym pokażę Wam w innym filmie, dlatego że już ten odcinek dosyć mocno się rozrósł i nie chcę tutaj specjalnie tego przedłużać. A więc zróbmy sobie pomiar. Mam tutaj trzy przyrządy połączone w metodzie technicznej do pomiaru mocy czynnej i pozornej, no i mój. Odbiornik załączony jako obciążenie. No i popatrzmy. Jeżeli włączę obciążenie o charakterze rezystancyjnym, czyli żarówkę na napięciu 230 V, no to cóż, mamy pomiar prądu, mamy pomiar napięcia, mamy pomiar mocy czynnej. Notując wskazania tych przyrządów, jestem w stanie Policzyć moc pozorną, a znając dodatkową moc czynną, obliczam moc bierną. I w zasadzie temat jest zamknięty. W tym przypadku moc bierna powinna wynosić 0. No i zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Jeżeli teraz Zmienię charakter obciążenia na indukcyjny. No to proszę zobaczyć moc czynna, bardzo mała, jakieś wartości prądu i napięcia. No i zobaczmy, co wyjdzie nam na podstawie obliczeń. Gdybym dysponował a dysponuję takim przyrządem mm, uniwersalnym, to znaczy uniwersalnym sensie, że mierzy on napięcie, prąd, moc czynną, ale również moc bierną, pozorną i proszę zwrócić uwagę, również współczynnik mocy. No to wszystkie pomiary mógłbym wykonać jednym przyrządem. Teraz mam obciążenie o charakterze indukcyjnym. Proszę zobaczyć, niewielka moc czynna, około 12 W duża moc bierna, w konsekwencji pozorna i współczynnik mocy 0,1, czyli bardzo mała wartość. Jeżeli łączę odbiornik o charakterze czysto rezystancyjnym, no, sytuacja jest zgoła inna. Duża moc czynna, 102 W, pewnie jest to żarówka 100-watowa. Mała bardzo moc bierna, Właściwie trudno powiedzieć, skąd ona się tutaj bierze, ale przyjmijmy, że jest bliska 0. I współczynnik mocy równy 1, czyli tak, jak powinno być dla odbiornika rezystancyjnego. Prąd i napięcie są w fazie. Jeżeli do żarówki dodatkowo dołączę moją indukcyjność, no to mamy sytuację pośrednią. Moc czynna. Moc bierna, tak, dołożona z indukcyjności. Moc pozorna, tak, dużo większa niż w poprzednich przykładach. No i ten współczynnik mocy teraz jest na poziomie 0,6, tak. Dla samej rezystancji był równy 1, dla samej indukcyjności był mm, równy 0,1. Natomiast przy połączeniu obydwu tych elementów, czyli odbiornik mieszany, Mamy współczynnik mocy 0,67. Na tym zakończyłbym ten film. Tak jak wspominałem, więcej przykładów pomiarowych dla różnych odbiorników będzie w innym filmie. Weźmiemy sobie wentylator, weźmiemy sobie transformator, weźmiemy sobie zasilacz i zobaczymy, jak te moce w takich przypadkach, jak, jakie mają wartości i jaki charakter ma każdy z tych odbiorników. Na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że już będziecie wiedzieć i pamiętać na zawsze, że w cewce na przedzie napięcie jedzie i że będziecie wiedzieć, jak metodą techniczną mierzyć moce w obwodach prądu jednofazowego sinusoidalnego. Dziękuję za uwagę.